Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na sport. Po bardzo krótkiej świątecznej przerwie piłkarki ręczne z Zagłębia Lubin wróciły do treningów. Aktualne mistrzynie Polski przygotowują się do meczowego maratonu, który rozpocznie się już w styczniu. 14 meczów w 2 miesiące to prawdziwy maraton, który czeka miedziowy już z początkiem nowego roku. Podopieczne Bożyny Karkut i Renaty Jakubowskiej w styczniu i lutym rozegrają spotkania w ramach PGNiG Superligi Kobiet i Ligi Europejskiej. Początek roku dla kibiców piłki ręcznej zapowiada się wręcz rewelacyjnie. Za nami kilka intensywnie przepracowanych tygodni. Przygotowywaliśmy się do styczniowego maratonu. Mamy w nim do rozegrania aż 7 spotkań. Rozpoczynamy 5 stycznia z drużyną MKS Fanflor Perła Lublin. Zrobimy wszystko, by zapewnić kibicom wiele emocji, a także zdobyć komplet niezmiernie dla nas ważnych punktów. Kilka dni później rozpoczynamy rozgrywki Pucharu EHF. Zrobimy wszystko, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Prosimy o wsparcie wszystkich miłośników lubińskiego szczypiorniaka. Bądźcie z nami. Zagłębie rozpocznie od wysokiego C. Rozgrywki ligowe mistrzynie Polski wznowią szlagierowym meczem z Fanflor Perłą Lublin. Hitowe spotkanie PGNiG Superligi Kobiet odbędzie się w środę 5 stycznia o godzinie 17:30 w hali Regionalnego Centrum Sportowego. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała z Tunezją 26-30 w swoim pierwszym meczu międzynarodowego turnieju Four Nations Cup. Turniej rozpoczął się we wtorek w Gdańsku. Trener Rombel dał we wtorek szansę wielu młodym zawodnikom i jak pokazało spotkanie z dobrze zbudowanymi Tunezyjczykami, w dużej mierze była to selekcja negatywna. Nawet gdy na boisko wszedł Mateusz Kornecki i obronił kilka piłek, Polacy nie potrafili zbliżyć się do rywali na mniej niż 5 bramek różnicy. Dopiero w samej końcówce odrobiliśmy kilka bramek i gdy kontakt wykorzystał Arkadiusz Mori, to na 3 minuty przed końcem było 23-27. Nasi zawodnicy nie poszli za ciosem i ostatecznie przegrali 23-30. Możemy być zadowoleni z niektórych elementów gry w obronie, bo tam straciliśmy tylko 17 bramek, co pokazuje, że aż 13 straciliśmy z kontry i to niestety, co najsmutniejsze, straciliśmy w wyniku naszych prostych błędów, a nie w wyniku super zachowania się zespołu tunezyjskiego w ataku szybkim. Dlatego myślę, że no, to będzie przede wszystkim, będzie nam zajmowało dzisiaj i jutro czas, żeby zastanowić się, jak do jutrzejszego dnia to wyeliminować, bo jutro wiemy, gramy z Japonią. Japonia nie będzie grała wolniej, nie będzie grała mniej agresywnie, także to jest rzecz, którą na pewno na dzień dzisiejszy wiemy, że musimy szybko poprawić. W ataku rzeczywiście robiliśmy troszkę mniej rzeczy, dlatego tutaj mamy czas. Wiemy, że na taktykę, na elementy gry w ataku przyjdzie czas po 2 stycznia i zajmiemy się tym w większym stopniu. Z tego co pamiętamy, to naprawdę dawno nie graliśmy przed własną publicznością, więc powinno to być dla nas niesamowite wyróżnienie, powrócić na polskie parkiety i zagrać dla kibiców, ale no po dzisiejszym meczu nie możemy być raczej zadowoleni. No, tego bym sobie życzył i wszystkim na pewno, ale na pewno do mistrzostw jeszcze jest dużo czasu. Oczywiście wiemy, że mamy doświadczenie w organizowaniu tak dużych imprez. Euro 2016 wypadło wyśmienicie. Poza wynikiem sportowym myślę, że lekkie rozczarowanie, ale miejmy nadzieję, że do Mistrzostw Świata ta reprezentacja już będzie stała na takim punkcie, abyśmy mogli rywalizować z najlepszymi. W imprezie, która zakończy się w czwartek, udział biorą także reprezentacja Japonii i Holandii. Za nami pierwsze głosowanie podsumowujące wydarzenia 2021 roku w piłkarskim Zagłębiu Lubin. W kategorii Gol Roku zwyciężyło trafienie Patryka Szysza przeciwko Krakowi. To już wszystko w tym serwisie sportowym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.